Myślę, że zdecydowana większość nas tutaj obecnych pamięta jeszcze lata życia, działania świętego Jana Pawła II, jego pielgrzymki do ojczyzny. Pamiętamy zapewne, że wtedy, kiedy gdziekolwiek papież się pojawiał, tłumy skandowały różne okrzyki. Jednym z takich częściej się powtarzających było wołanie: oj, kochamy Cię, Ojcze Święty. A były to lata, kiedy w Polsce dokonywały się rozmaite znaki, zmiany. Między innymi był to także czas, kiedy w statystykach okazywało się, że rośnie liczba rozwodów, liczba związków niesakramentalnych, kiedy zmniejszała się ilość ludzi chodzących do kościoła, kiedy trwały dyskusje na tematy światopoglądowe, także gdy chodzi o regulacje prawne dotyczące zwłaszcza ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I te zmiany dokonywały się w takim kierunku, który z nauką Pana Jezusa pogodzić się nie da. I można było zauważyć, że na przestrzeni lat, kiedy Ojciec Święty słyszał te okrzyki mówiące o tym, jak to my Polacy go kochamy, to w odpowiedzi zaczął zadawać pytanie: a jak to robicie? Pytał o pewien konkret naszego życia, nie o deklarację, nie o same słowa, ale o pewną praktykę naszego życia i działania. To przypomina mi szereg sytuacji, rozmów z parafianami, czy to w kancelarii, czy przy okazji wizyty kolędowej, czy przy innych jeszcze rozmowach, kiedy nie jeden raz i ja, i inni księża słyszymy zapewnienia, że ktoś jest wierzący, nawet bardzo wierzący we swoim sercu. Takie sformułowania padają: czuję, że on rzeczywiście w Pana Boga mocno wierzy, ale z dalszej rozmowy się okazuje, że ta sama osoba czy to rzadko chodzi do kościoła, czy sakramentów nie przyjmuje, czy żyje w jakimś związku niesakramentalnym, mogąc ten sakrament zawrzeć. I skoro tak się działo, tak się dzieje, to warto przypominać sobie przykład, jaki daje nam Pan Jezus. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy opowieść świętego Jana Ewangelisty o tym, jak Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba nad Jeziorem Galilejskim. I ta relacja zaczyna święty Jan słowami mówiącymi o tym, że szedł za Jezusem wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Pan Jezus nie tylko głosił naukę, nie tylko tłumaczył prawdę Bożej mądrości, Boże przekazania. On akcentował także te rzeczy zewnętrzne. Pokazywał, do jakich konkretnych czynów, konkretnych zachowań ta nauka pochodząca od Boga powinna prowadzić. Te znaki, które Pan Jezus czynił, to były wtedy cuda. Ale takim znakiem jest właściwie wszystko to, co mówił, co robił, czego dokonywał, na co zwracał uwagę, rzeczy, w które się angażował, wartości, które służyły jego bardzo konkretne działania. A skoro tak, to warto spojrzeć trochę na nas samych, na to, jakie znaki my czynimy w naszym życiu. Jaki sposób myślenia, jakie wartości wynikają z tego, jak się zachowujemy każdego dnia. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mówi: zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. I daje potem pewne przykłady, co to znaczy. Mówi o tym, że mamy działać z całą pokorą, cichością, cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości, dbając o jedność między nami. To tylko cząstka tego, co powinno wynikać z naszego bycia uczniem czy uczennicą Pana Jezusa. A skoro tak, to warto zwracać uwagę na to, co robimy nie tylko w zakresie modlitwy, przychodzenia do kościoła. Warto zwracać uwagę, w co się angażujemy, jakim wartościom służy to, co robimy sprzed
paru lat pamiętam sytuację głośnych protestów kobiet dotyczące prawa w naszym kraju w zakresie ochrony życia dzieci poczętych. I wśród tych, którzy tam protestowali, nie brakowało ludzi, którzy chodzili do kościoła, którzy deklarowali się jako osoby wierzące. Można zadać pytanie, czy ci ludzie rzeczywiście są pewni, że Pan Jezus poszedłby tam razem z nimi i takie właśnie postulaty głosił. To samo może dotyczyć tego, jakich oglądamy filmów, jakie opowiadamy kawały, jak wygląda nasza rozrywka, co robimy, jakie kupujemy prezenty dla naszych najbliższych, czym kogoś wspieramy w taki czy inny sposób. Dziękuję Panu Bogu za to, że na drogach naszego życia nie zabrakło tych, którzy czynili takie znaki, które sprawiały, że patrząc na nich łatwiej nam było odnaleźć Chrystusa, piękno Jego Ewangelii, łatwo nam było pielęgnować naszą wiarę. I prośmy Pana Boga o pomoc, abyśmy także my w naszym życiu, jak pisał święty Paweł, czynili takie znaki, aby ci, którzy będą za nami podążali, dotarli do Chrystusa.